Ósma Liga Mistrzów. Istnieje kilka rodzajów miłości, na przykład miłość od frontu, miłość w kuper, miłość w szczękę, miłość do pistka i miłość do futbolu. Dzisiaj z okazji zbliżających się walentynek zajmiemy się tą najszczęśliwszą miłością do futbolu. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki! Promocja tylko dla pełnoletnich. Przed nami piłka na najwyższym światowym poziomie, bo jak wiadomo, to właśnie w polskiej ósmej lidze oddawane są na przykład najpiękniejsze strzały. Tam, gdzie srałeś padła. To tu padają najładniejsze gole. Niedobrze. Protestuję przeciwko tej bramce. Grają tu najlepsi zawodnicy. To ja ci mam powiedzieć. Widziałeś kiedyś beznadziejną drużynę? Bo ja w pierwszym meczu siebie tam widziałem w tej drużynie. A do tego mecze sędziowane są przez najlepszych arbitrów. Mówię przez ciebie za chrypę dzisiaj. Ej, ale głównym chyba nie będziesz, nie? Nie, no gdzie nie. Ty do biegania? Nie, no ja biegam, ale po prostu jak już jest podmęczony przeciwnik. Pewnie nie jesteście na to gotowi, ale sorry. Zaczynamy. Niech za lado. Ale niestety, polski futbol w czasach zarazy jest jeszcze bardziej zakręcony niż Maja Staśko. Ja pierdolę! Dzieją się rzeczy, które nie miałyby prawa wydarzyć się nawet w 13. sezonie plebanii. I tak na przykład Coco Jumbo Warszawa nie jest już zespołem ósmoligowym. Za karę, za zbyt dobre wyniki drużynie kazano zagrać baraż o grę w lidze 7. I co najgorsze, baraż ten został przez Kokosów wygrany. Się odpierdoliło, że tak powiem, z tym awansem. No, oni bardziej nie chcieli z nami wygrać, niż my chcieliśmy nie wygrać. Prawdziwa masakracja! Zwłaszcza, że początek gry w lidze wyższej też niczego dobrego nie zwiastował. Wyniki nadal były przesadnie dobre. A grę, zwłaszcza defensywną Kokosów, doceniało coraz większe grono piłkarskich ekspertów. Nie ma stopera na świecie, który by rywalowi piłki pod nogi nie podał. Kibice liczyli na więcej. Już pierwsza oglądana właśnie porażka Włochowie wprawiła kibiców w zakłopotanie. Tylko 0-6. To można przegrywać w sparingach, a nie w meczach o stawkę. Ta dobra seria trwa niestety do dziś. Drużyna nie ma pomysłu, jak wykaraskać się z tej Ligi 7 i wygląda na to, że pokiszą się tam kolejny sezon. A kiszone kokosy to raczej nic dobrego. Kolejna tragedia przytrafiła się w miejscowości Dziadowice Folwark. Karierę piłkarską zakończyła prawdziwa legenda klubu. Byliśmy z naszymi kamerami na wielkim meczu pożegnalnym. Jest jakiś stresik? Absolutnie nigdy nie było. No ale teraz no mogłeś się chociaż na chwilę zestresować. No, dobra, no. Robię to dla ciebie. Jest stresik, tak? Jest stresik, poważny stres, bo to jest... Jest gorzej niż debiut. To była naprawdę piękna kariera. Nie zapomnimy jej nigdy. Ponad 100 meczów zagrałeś, tak? Ile kalorii mogłeś spalić przez ten czas? Tak, za 20 kalorii na mecz spalałeś, nie? Średnio, no. To jest dobra średnia, myślę. Czym widać, że więcej się nie dało rady. To jest ta chwila? To jest ta chwila. To nie mógł być zwykły mecz. Pan Piotr w ostatniej potyczce postanowił zaskoczyć czymś, czego nie robił nawet, gdy był na piłkarskim szczycie. Nie jestem stworzony do piłki. No jak, no gola strzeliłeś. Odbiła mi się piłka o nogę. Aj, nie doszło. Dawaj, Piotrek! O kurwa, jest! Ta brama została zgłoszona do nagrody Puskasza na najładniejszą bramkę minionego roku. Niestety, brak zwycięstwa był dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Kto był bardziej zaskoczony tym strzałem? Ty czy bramkarz? Myślę, że ja. Mimo wszystko bramkarz musiał się spodziewać zagrożenia. Ja nic nie spodziewałem się strzału z swojej strony. Czy Piotr strzelił kiedyś ładniejszego gola? Odkąd pamiętam, to w życiu mu się coś takiego nie udało. Myślę, że oprócz filmu z Wesela, to film z tej bramki to będzie najważniejsza płyta CD w jego kolekcji. A teraz proszę zrobić wyjątek i dobrze przemyjcie uszy. Trener Franek nie jest już trenerem Interu Warszawa.
A z pewnością pamiętacie te sezony, gdy Inter wymiatał. No ale jak Inter w tym sezonie? No bardzo dobrze. Dobrze wam idzie, no, czy średnio? Czy zawsze nie jest Inter, Interowi nie idzie zawsze dobrze? Za trenera Franka Inter zawsze osiągał wyniki satysfakcjonujące. W Babicach na przykład, jak wam poszło? W Babicach bardzo dobry wynik był, można powiedzieć. Prawie wygraliście. No prawie wygraliśmy, no. Tam parę autów wrzucili. Ile było? No nie wiem, no tam... 0,8. No coś tam, tak. To były czasy. Inter mógł wtedy wygrać z każdym. Widzowie dawno nie oglądali, jak Inter wygrywa. No. Że dzisiaj może być ten mecz. Naprawdę? Tak? No dobra, no to zobaczymy. Ja będę w takim razie oglądał z tobą. Niestety, na głowę byłego już trenera spadły nowe obowiązki. Nie jest trenerem, dlatego że ma w tej chwili zajęcie opieka social media. Inter się rozwinął, jest znanym klubem w Polsce. Instagram. Nie wiem, co to Instagram. Pinterest. Myślę, że Pinterest to jest kupa roboty. Ze 2 godziny dziennie. Co to? A Pinterest rzeczywiście 2 godziny dziennie? Gdzie? Co? O czym ty opowiadasz? No w ogóle, co? Przed nami kwestia najważniejsza. I co teraz? Przecież nowym trenerem Interu nie mógł zostać zwykły Siurek bez sukcesów. 14-etapowa rekrutacja przyniosła jednak spodziewany rezultat i w roli nowej miotły zaprezentowana została legenda klubu Michał Zachodny. Ja pierdziele. Teraz masz dopiero. Ej, nie pierdzi, że trenerem jesteś. No, nie, no naprawdę jesteś trenerem Interu? Jego pierwsze decyzje były tak drastyczne, że te wątki wycinane byłyby nawet z najstraszliwszych horrorów. Franek zaś wycięty został z pierwszego składu i zasiadł na ławce. Dlaczego Franciszek na rezerwie? Słuchaj, no wiek łapie każdego. No. Super rezerwowy, no. Ole Gunnar Solskjaer. Trener Zachodny próbował być nawet trenerem grającym, ale szybko okazało się, że jako zawodnik jest na Inter Warszawa po prostu za dobry. I choć nowy układ w początkowej fazie wymagał dopracowania, bo Inter na przykład niepokoił kibiców strzelając bramki zbyt wcześnie. Wcześniej bramki! To na szczęście udało się osiągnąć taką formę, że do jesiennego meczu dekady z Targówkiem Inter Warszawa przystępował już w roli typowego B-klasowego średniaka. Mecz dekady ma być podobno. Dekady? No tak, tak jest reklamowany. Dekady? Wieku, milenium. Mecz rozegrano na gigantycznym stadionie w Ząbkach. Ja słyszałem taką teorię, no, że im większy stadion, tym Inter lepiej gra. Czekaj, a na jakim my graliśmy? Największym stadionie? To nie wiem, to chyba Marymont. To chyba 0,6 było wtedy tylko. No to faktycznie. Z wieloma kibicami rozmawiałem, no i wszyscy oczekują dzisiaj dziadowskiego sędziowania. No dzisiaj no to musimy rozczarować, dzisiaj samo dobre. Mecz dekady ma być podobno. Dobrze. W B-klasie. I taka obsada? No tak wyszło, no tak wyszło. No. Przyjechali ci, co po prostu akurat mieli wolne. Taki mecz, takie oprawy wymagały pełnej mobilizacji sprzętowej ze strony kartofliskowych wozów transmisyjnych. Przez minutę zdecydowaliśmy się nawet na drona, dzięki czemu udało się nagrać bardzo potrzebnego poradnikowego TikToka. Bardzo szybka porada, jak rozbić drona na meczu, przypierdzielając nim w Jupiter. Bierzesz drona, odpalasz, lecisz nim nad boisko. Przy okazji można jakąś oprawę nagrać. A potem cofasz na pałę. I je but. Chyba trafiłem w Jupiter i się spierdolił dron. Dron spada i się rozwala. Jak widać, nic trudnego. Ten cholera taki nieduży, no. Teraz takie małe to Jupitery robią, że się zdarza po prostu nie zauważyć. Na boisku na szczęście o żadnej katastrofie nie mogło być mowy. Zawodnicy reprezentowali poziom godny B-klasowego meczu dekady. Zobaczmy 2 losowo wybrane gole. Najpierw przepiękne trafienie dla Interu. A teraz coś tak pięknego, czego słowami się opisać po prostu nie da. Gola dla Interu strzela już nie trener Franek.
No gratuluję. Najładniejsza bramka. Najładniejsza bramka meczu. Kurwa. Strzeliłeś bramkę? Słowenia. Stary, ty nie widziałeś tego? 42 kurwa winkiel, kurwa, zajebany. No stary, nie, być, chodzi być od początku ogląda, kurwa. No, być tak, może byliśmy schowani pod... No nie do, wiesz, nie do wyjęcia to było. Nie do wyjęcia. No, strzał już nie do wyjęcia, no. Tak, nie miał tak. szans. Strzale. Po takiej bombie Inter tego przegrać nie mógł. W B-klasowym meczu dekady Targówek przegrał z Interem Warszawa 2-4. A jak ci się doping pana Adriana podobał? Co, zajebisty. Nie? Cały mecz tam śpiewał, cały gardło mecz. Zdzierał za Inter. Za Inter, tak. Na nasze próbuje bardziej, bo mógł pić do Interu. Słyszałem te fiuty i kutasy. Uważa pan, że Targówek powinien zagrać w A-klasie mimo wszystko? Ja uważam, że Targówek to jest mocna ekipa, a jak nie w tym roku, to w przyszłym. No liczymy na pana. Dziękuję bardzo. Wielkich sukcesów zachciało się również drużynie LZS Ksąstawa, która jako główny faworyt wyruszyła do Radomska, by zdobyć puchar. I to jaki? Bardzo prestiżowy puchar niezdobywców pucharów. Nie tę nazwę puchar niezdobywców pucharów to ktoś wymyślał na trzeźwo, czy nie? Ja, w nocy. Na trzeźwo? No tak nie za bardzo, a co? No dobra. No ja też tak sądzę. Nie, poważnie. Wszystkie pomysły, takie moje, mówię to całkiem serio, rodziły się po spożyciu złotego napoju. Pierwszą drużyną, która stanęła na drodze chrząstawskiego walca, był Pogrom Radomsko. No i to najtrudniejszy przeciwnik wam się trafił na początku, nie? Jak zawsze. Przeszkoda łatwa, bo Chrząstawa z Pogromem jeszcze nie przegrała. Na początku chrząstawianie dali więc rywalom tak zwane fory. Tak ustalona zabawa zakończyła się przy wyniku 0-6, zwłaszcza, że wtedy sędzia zagwizdał znienacka po raz ostatni. Wynik 0-6 wstydu nie przynosi, zwłaszcza, że to dopiero początek. Chyba Chrząstawa nam po znajomości odpuściła ten mecz, bo zwykle dostajemy w plecy. Raz wygraliśmy na 5 lat, długo się może takie nie powtórzyć taki mecz. I tak teraz myślicie, że będziecie wygrywać do końca tego turnieju, tak? Że na fantazji jakoś damy radę. Postaramy się coś spierdolić po drodze na pewno. Faworyci przegrywają. Spokojnie, to był pierwszy mecz, rozegranie i tak dalej. Teraz trzeba zapalić. Przemyśleć. Ustawić wszystkich. Gol za golem i jesteśmy w finale. Prosta sprawa. Po drugim meczu pojawiły się pierwsze pytania o formę. Panie prezesie, ale chyba coś ostatnio na tej hali w Chrząstawie to mało trenowaliście. Ja hali nie mam w Chrząstawie. Pytania o formę okazały się być jednak mało zasadne, bo LZS drugie starcie przerąbał już tylko 0-4. W szatni nie szczędzono ciepłych słów, by wlać w siebie jeszcze więcej optymizmu. Pan zdradzi tajemnicę, co tam się w szatni Chrząstawy dzieje? Trzeba tam wejść, zajrzeć, a nie... Nie ma co opisywać. Ale ja się boję. Bardzo wrażliwy jestem na zapach pewnych substancji płynnych z dużą zawartością procentów. Czasami nie ma co się, wiesz, hałować. Czy Chrząstawa zamierza dzisiaj coś wygrać? Nie. Nie, Bogdan, teraz Bimber wszedł do gry, teraz wygrał. Teraz będzie 2-0 do przodu. Prognozy okazały się być skuteczne, tylko zamiast do przodu Chrząstawa zagrała na 0 z przodu. Trzecia porażka i już można było zająć się meczem turnieju. LZS Chrząstawa kontra Żądło Sucha Psina. Najważniejszy mecz teraz przed wami. Chrząstawa. Oczywiście. Bo to jest mocna drużyna. Bardzo mocna. Jedna z mocniejszych. Przed meczem z Chrząstawą, które miejsce zajmujecie? Drugie. Które? Drugie. Drugie. Czyli po meczu z Chrząstawą będziecie gdzieś na czwartym, nie? Albo na pierwszym. Na Żądło Sucha Psina opracowano specjalny plan taktyczny, jakiego niezależnie od stanu nawet Paulo Sousa by nie wymyślił nigdy. Chcieliśmy podejść i tak. Ta psia buda, czy jak tam się nazywają? Ta sucha psina. Tak. Bramkarza żeśmy podpijali, bo oni mają z nami szatnię. No. I rezerwowego i tego. Okazało się, żeśmy go najebali, niż lepiej broń. Pomysł dobry, ale realizacja dość średnia. Panie, tu nie można tej Chrząstawie coś tam delikatnie? Tylko w panu nadzieja. Po czwartej porażce Chrząstawa zamiast bić się w finale zagwarantowała sobie występ w meczu o miejsce przedostatnie. Czy udało się je zdobyć? Być może.
Te zawody wygrali wszyscy. Puchar niezdobywców pucharów miał charakter charytatywny. Zebrano kilkanaście tysięcy na rzecz chorej Nadii. Za rok w pucharze wystąpi drużyna Kartofliska. A kto wie, być może nawet szybciej w następnym odcinku o tym, jak o zdobywanie prestiżowego pucharu walczyło Coco Jumbo. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki! Promocja tylko dla pełnoletnich.